Witajcie kochani, kochane, dawno mnie nie było, ale nie będę się tłumaczyć, mnóstwo różnych rzeczy się dzieje, nowe przedsięwzięcia, a to wymaga sporych nakładów, przede wszystkim czasu. Ale obiecałam Wam jakiś moment temu, że pokażę, jak się robi piętę w skarpetkach i to tak troszeczkę jako wyrzut sumienia nade mną wisiało, więc dzisiaj jestem. Dzisiaj jest dobry dzień, ponieważ dzisiaj jest dzień noszenia dwóch różnych skarpetek i też dwie różne skarpetki Wam dzisiaj przyniosłam. I pokażę również dwie metody. Właściwie sposób jest jeden, ale dwie metody. Dwa rodzaje rzędów skróconych. Takie najbardziej znane to są te wrap and turn. No i German short rows, czyli niemieckie rzędy skrócone. Moje ulubione, ja je wykorzystuję najczęściej i to Wam właśnie pokażę. Przypominam, że można filmiki spowolnić, bo wtedy zobaczycie dokładnie, jak co się robi, jeżeli coś pokazuje zbyt szybko. I również w opisie filmu będą odnośniki do konkretnych miejsc na filmie, bo pewnie film będzie trwał długo, więc jeżeli któraś rzecz Was nie interesuje, to po prostu możecie ją pominąć. No i do zobaczenia niedługo, bo pewnie sobie podsumujemy to, co zobaczycie za chwilę. Obiecałam pokazać, jak się robi piętę. Tutaj mam taką skarpetkę już rozpoczętą. Nabrałam tutaj na początku 8 oczek. Doszłam do 18 oczek z przodu i 18 z tyłu, czyli 36 oczek jak gdyby w obwodzie. I teraz tak, zacznę robić piętę. Tę piętę robię w ten sposób, że dzielę sobie ilość oczek na 3. W przypadku 18 akurat to jest łatwo, no bo mamy 6, 6 i 6. I zaczynam robić to. Najpierw robię normalnie, tutaj już powiedzmy zaczęłam i robię do końca prawie, oczkami prawymi. Robię do końca. Zatrzymuję się przed ostatnim oczkiem, tutaj uwaga, ponieważ ono będzie ważne. I są różne metody. Ja tutaj będę Wam pokazywać rzędy skrócone, tak zwane niemieckie, czyli German Short Rows. I pokażę Wam, jak się je robi. Przerabiam oczko ostatnie też na prawo. Odwracam robótkę. I teraz istotna rzecz. Zawsze nitka przy tych rzędach skróconych niemieckich jest tak, że jest nitka z przodu. Zdejmuję to pierwsze oczko z druta. Tak. Nitkę przeciągam do tyłu i ciągnę tą nitkę tak, żeby tutaj powstały mi dwa oczka. To jest z tej nitki, która była tam. Następnie tę nitkę przekładam sobie do przodu, no bo to są oczka lewe. I zaczynam robić normalnie oczkami lewymi. Zwróćcie uwagę, że robię te oczka tak zwane, jak to ja zawsze mówię, w cudzysłowie prawidłowe. Odsyłam Was do filmu, w którym tłumaczyłam, na czym polega różnica, ponieważ łatwiej mi będzie później zdejmować te oczka bez kombinowania, czy układają się w tę, czy inną, czy właściwą, czy niewłaściwą stronę. Przerabiam do końca. Specjalnie wybrałam tutaj grubszą włóczkę, żeby ten film nie trwał wieki. Ponieważ zazwyczaj, kiedy robię skarpetki z takiej włóczki, nazwijmy to o grubości typowej skarpetkowej, to wtedy zazwyczaj mam tutaj 25-26 oczek. Natomiast tutaj jest 18, więc specjalnie dlatego taką włóczkę troszkę grubszą wybrałam. Tak jak mówiłam już, żeby było po prostu szybciej. I przerabiam do końca. Tutaj coś rozdwaja. I oczko lewe znowu przerabiam normalnie, wracam robótkę i uwaga, ta nitka znowu jest z przodu, pomimo że jest to oczko prawe. Zdejmuję to oczko, wpływając się z tej strony i tę nitkę znowu przekładam do tyłu. Przekładam ją do tyłu, ciągnąc znowu, tak żeby powstały mi tutaj dwa oczka, dwie nitki, żeby tutaj były.
One nie będą wyglądały tak ładnie jak z tamtej strony, to wynika po prostu już z ułożenia oczek, ale nie przejmujemy się tym zanadto. Po prostu ciągniemy tak, żeby to były dwie nitki. I robię znowu oczka prawe. Robię do końca. Ale nie do samego końca, tylko zatrzymuję się. Przerabiam. Ostatnie moje oczko, które będę teraz przerabiać, jest jednym, jest to ostatnie oczko, to jest to przed tym oczkiem, gdzie już mam te dwa wcześniej zrobione, tak? Znowu obracam robótkę. Nitka z przodu. Zdejmuję w ten sposób to oczko. Nitka idzie do tyłu. Na tym drucie. Znowu wyciągam. Ona idzie do tyłu i znowu mam tutaj dwie niteczki. No i robię dalej. Robię dalej. Zatrzymuję się w tym miejscu, znowu jedno oczko przed tymi, które były jako dwie nitki, czyli przerabiam znowu to oczko na lewo, wracam sobie rąbutkę, zdejmuję to oczko z druta w ten sposób, a nitkę przekładam do tyłu, ciągnąc tutaj, tak żeby były dwie nitki. I tak jak mówię, nie ma się co przejmować, że one tak całkiem dwie tutaj się nie pokazują. Staram się to robić dosyć ściśle, ale też nie ma sensu ściągać jakoś bardzo mocno. Tak z wyczuciem. No i dalej robię te oczka. Ja poza kamerą przerobię sobie je do tego momentu, do którego muszę je zrobić. Pokażę Wam, który to jest moment i za chwileczkę do Was wrócę. Jestem z powrotem. Jestem po lewej stronie. Będę robić ostatnie oczko skrócone, bo tutaj patrzę, że po tej stronie mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć i to będzie szóste. Pamiętacie, 18 na 3, czyli po 6 oczek. Znowu nitka z przodu, tak? Przekładam sobie ją do tyłu i mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj też powinnam mieć 6 oczek, czyli raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 zwykłych oczek. No i teraz zaczynamy robić odwrotną rzecz, czyli zbierać te oczka, jak gdyby. Żeby to zrobić, to tutaj mamy te dwa oczka. Pamiętamy, że po tej stronie one nie były takie idealnie widoczne podwójne, ale nie przejmujemy się tym. Po prostu wbijamy się tutaj, przerabiając te dwie nitki razem. Przerabiamy to oczko na prawo. Odwracamy robótkę. Teraz to oczko po prostu zdejmujemy w ten sposób i robimy dalej. Się skręciła nitka. Dochodzimy teraz do tego, do takiego oczka znowu, tutaj poprawię, do tego oczka podwójnego i znowu, ponieważ to jest oczko lewe, biorę tak, żeby obydwie te nitki i tę narzuconą i tą jak gdyby pierwotną przerobić razem na lewo. No i ściągam tutaj to. Przekładam sobie robótkę. Nitkę zdejmuję. Normalnie. A, wcale nie normalnie, bo nitka oczywiście idzie do tyłu. Tutaj zdejmuję sobie ją, ponieważ to są oczka prawe. Nie przerabiam jej już i robię dalej.
Jakby te oczka, które właśnie do tego rzędy skrócone, że najpierw robiliśmy tak trójkącik, a teraz robimy na odwrót, tak? Czyli teraz znowu to oczko, to jest to poprzednie, które było przerabiane. Przerabiamy normalnie na prawo. Znowu ściągamy sobie to tak, żeby tutaj nie powstawały nam dziurki i te dwa oczka przerabiamy razem. No, dociągając też tą nitkę dosyć tak z wyczuciem. Odwracamy. Zdejmujemy tę nitkę. Nitka jest z przodu, no bo to są oczka lewe. Tutaj staramy się tą nitkę przyciągać, żeby właśnie nie powstawały dziurki. Dosyć ściśle tutaj w tym momencie staramy się robić, bo tutaj te dziurki niestety mogą robić, szczególnie właśnie przy takiej grubszej nitce. Może zbyt mało ją ściągnęłam poprzednio. Tutaj sobie jeszcze dociągnę i przerabiamy znowu oczkami lewymi. Tutaj oczko lewe. I znowu są te dwa oczka, dwie nitki. Przerabiam je na lewo, znowu starając się dosyć ściśle to robić. Odwracam. Nitka do tyłu, zdejmuję to oczko i robię dalej na prawo. Znowu doszłam do tych dwóch oczek. Tutaj można sobie tak podnieść je, żeby zobaczyć dokładnie, gdzie się wpływamy, tak? Wpływamy się tutaj, przerabiamy je na prawo, dociągając tę nitkę. Przekładamy. Zdejmujemy oczko. Ponieważ to jest lewe, no to nitka zostaje. Tutaj znowu sobie tak dociągam, żeby tam nie było dziurek. No i robię dalej oczkami lewymi. Znowu mam dwa oczka. Patrzę, czy mam na pewno tutaj dwie nitki. Przerabiam je na lewo. Ponieważ to jest oczko prawe, to nitka tutaj idzie mi do tyłu. Widzicie, tutaj już normalne oczko prawe jest przerobione z tych dwóch nitek. Zdejmuję sobie nitkę i znowu w miarę ściśle przerabiam na prawo. Aż do tego miejsca, gdzie będę miała znowu dwie niteczki. I znowu. Te dwie, tutaj patrzę, gdzie są. Są dwie. Wpływam się w tej stronę. Przerabiam i na prawo. Przekładam. I robię, ściągając nitkę dalej. Oczywiście te rzędy skrócone nie są tylko do robienia skarpetek. One się przydadzą Wam również do innych rzeczy. Ja osobiście najbardziej lubię właśnie te niemieckie rzędy. Są dla mnie takie najbardziej przyjazne, ale pokażę Wam też, jak zrobić taką piętę przy pomocy takich tradycyjnych rzędów skróconych. Same wybierzecie, czy sami wybierzecie, które będą dla Was łatwiejsze. Ach, nie przełożyłam nitki do tyłu. Ok. Jest jeszcze jeden sposób też przerabiania pięty, tak właśnie wykorzystując te rzędy skrócone, troszeczkę inne, ale on się nie bardzo przydaje tam, gdzie jest taka włóczka, która no, układa się sama w paski, ale pokażę Wam też, jak to zrobić, ale to już może w innym filmie, żeby nie było to zbyt długie. Najpierw przećwiczmy taki sposób. I to już znowu przerabiam. Wracam. Teraz już nie zatrzymuję się. Chcę Wam pokazać jeszcze, jak przejść później do robienia dalszej części. I
ponieważ tam też jest taka jedna malutka uwaga, żeby właśnie nie było dziurek na łączeniu. I za chwileczkę Wam to pokażę. Zbliżamy się pomalutku do końca. Znowu nitka do tyłu. Tu ściągamy. Ok, po tej stronie teraz będzie już ostatnie oczko skrócone. No tutaj sobie dociągam tę niteczkę w miarę porządnie i robię ostatni rząd oczek lewych. Dobra, dobrnęliśmy do ostatniego oczka. Przerabiam je znowu na lewo. Odwracam. No i robimy teraz, tę nitkę znowu zdejmuję. I robimy ostatni rządek. Tutaj już przechodząc do robienia znowu na okrągło. I teraz uwaga. Przerabiam to ostatnie oczko normalnie. I teraz po to, żeby nie powstała mi tutaj na łączeniu dziurka, ja sobie teraz wyjmę na chwilkę tą nitkę. Tutaj właśnie żyłka jest przydatna, bo można sobie na momencik przynajmniej to oczko przełożyć i teraz chcę przejść tutaj, ale tutaj może mi powstać dziurka, a chcę tego uniknąć. W związku z czym biorę tutaj tę nitkę, która jest jak gdyby pomiędzy tą częścią, którą teraz przerabiałam rzędami skróconymi, a tą jak gdyby częścią przednią skarpetki. Tę nitkę nakładam sobie na drut w ten sposób. Przekręcam ją, nakładając tutaj, jak to wyjaśnić. Chodzi mi o to, żeby ta nitka ma być przekręcona, nałożona tu, w ten sposób. Nie wiem, czy to dobrze widać jeszcze raz. Nie nakładam tego tak wprost, żeby przerobić, tylko po prostu ta nitka musi być tutaj tak zawinięta. I przerabiam te nitki razem. W ten sposób. Normalnie na prawo. I robię dalej. A, tu mi jakaś taka nieładna powstała. Jeszcze raz. A, oczywiście, no wiem już dlaczego. Zatrzymuję się tutaj przed tym, tak? Tę nitkę zdejmuję. Tutaj dopiero ją właśnie tak przekręcam. Tak, żeby było widać. Tak? Żeby to było oczko przekręcone i te dwie nitki przerabiam. Tutaj się coś kamera, poza kamerą chowam. Jeszcze raz tu widać. I te oczka przerabiam razem. Dzięki temu tutaj te nitki się ściągną i nie będzie dziurki. I robię dalej. Teraz już jestem z przodu robótki. No i tutaj, ponieważ sobie kombinowałam z tymi żyłkami, to wracam teraz na miejsce żyłką. Tutaj było moje... Mój tył się kończył. Wyjmuję sobie ją. No i robię dalej. Teraz jestem z przodu skarpetki.
robię normalnie na okrągło. Dochodzę do ostatniego oczka. Jakiś włos mi się zaplątał. Też tak macie, że szczególnie te osoby, które mają długie włosy, że później gdzieś tam w robótkę są wrabiane. I teraz znowu tą nitkę sobie zdejmuję na chwileczkę, bo będę potrzebowała tamtą pierwszą z tyłu. Więc ja sobie tutaj ją wyciągnę, czuwając mocno drutami. No, jak robimy na czterech drutach, czy pięciu, no to wtedy troszeczkę łatwiej to oczko wyciągnąć, ale nieważne. Tutaj sobie teraz znowu to oczko musi być przekręcone, więc jako przekręcone je nakładam na drut. Tak. Tak jakbym, o, w ten sposób chciała to zrobić i przerabiam te oczka razem. Ponieważ tamto oczko już jest spięte, jak gdyby z tej drugiej strony, no to tutaj już jak gdyby wracam tą żyłką, no bo ono będzie, ono należy, że tak powiem, do pięty, do tamtej części spodni. I też wtedy unikamy właśnie tej nie, dziurki. Tak, mi się żyłka schowała, ale już ją wyjmiemy. Dobrze, nasza pięta jest właściwie gotowa, ponieważ teraz już robimy tylko i wyłącznie na okrągło dalej skarpetkę. Jak widzicie, ta pięta bardzo przypomina palce, tak? Jeżeli popatrzymy sobie w ten sposób. Tak, tutaj było 8 oczek, oczka były dodawane. Tutaj też było 8 oczek. No i oczka były też tak naprawdę co drugi rząd zbierane. To tak wygląda w tej chwili dziwacznie. Wygląda na to, że ta pięta będzie taka spiczasta. Ale nie martwcie się, dlatego że skarpetki przecież się pierze. Pokażę Wam tutaj taką skarpetkę, która była dokładnie w ten sam sposób robiona, tak? Ona jest taka szczuplutka, bo jeszcze jej nie nosiłam, jest świeżo po praniu, po blokowaniu. Nie mam niestety takich pięknych, drewnianych blokerów, tylko po prostu rozkładam to i nadaję skarpetce kształt. I jak widzicie, ta pięta zrobiona właśnie dokładnie tym sposobem, no ma jednak ten kształt pięty, tak? A już jak ubierzecie to na nogę, no to zupełnie wygląda to tak, jak powinno. Ok. Teraz pokażę Wam jeszcze, jak zrobić dokładnie to samo, tylko przy pomocy tradycyjnych rzędów skróconych. Jesteśmy w tym miejscu, że zbliżamy się do końca, kiedy będziemy zaczynać rzędy skrócone. I teraz to będą takie tradycyjne rzędy skrócone z zawijaniem nitki. Nie będę tutaj tak dokładnie wszystkiego pokazywać, tylko też troszeczkę skrócę, ale pokażę Wam zasadę. Tutaj w takim przypadku robimy w ten sposób, że zatrzymujemy się przed ostatnim oczkiem. Nitka jest z tyłu. Zdejmujemy w ten sposób oczko prawe. Odwracamy robótkę, tak żeby ta nitka nam się zawinęła jak gdyby z tyłu. Zdejmujemy to oczko w ten sposób. Ta nitka jest tutaj. Przekładamy nitkę do przodu. I mamy wtedy tą nitkę tutaj, to oczko tak zawinięte. I robimy oczkami lewymi. I też zatrzymujemy się dokładnie przed ostatnim oczkiem. Zatrzymujemy się przed ostatnim oczkiem i tym razem, ponieważ jest to lewe oczko, to ta nitka, ona jest tutaj, z tyłu, zdejmujemy oczko w ten sposób, także ono jest jak gdyby na wierzchu, przekładamy tak, że to zawinięcie nachodzi w ten sposób, oczko zdejmujemy w ten sposób, nitka idzie do tyłu, znowu mamy to oczko zawinięte i przerabiamy dalej na prawo.
ważne jest, jak gdyby, moim zdaniem, tak jak ja sobie staram się zapamiętać, jak robić rzędy skrócone, bo na początku to zawsze miałam problem z tym, jak zawijać to oczko. A ważne jest to, żeby pamiętać, że ta nitka jak gdyby zawija oczko zawsze w ten sposób, czyli jeżeli mamy tutaj prawą stronę, to nitka przechodzi jak gdyby w ten sposób. Nigdy ona nie przechodzi po wierzchu, tylko jak gdyby na tę stronę, tak? Jeżeli teraz zdejmujemy to oczko prawe, no to znowu zdejmuje, nitka jest z tyłu, zdejmuje oczko, nitkę daje do przodu, czyli tutaj to zawinięcie jest jak gdyby po lewej stronie robótki. Przekładam. Zdejmuję to oczko. Mam tutaj to zawinięcie, a ponieważ jest to oczko lewe, no to przekładam do przodu i robię dalej oczka lewe. Ja tutaj teraz nie będę robić tak dokładnie całości tej pięty, bo tak jak dokładnie też powinno być przerobionych 6 oczek skróconych, 6 pośrodku zostaje i ta pięta będzie wyglądała tak jak poprzednio. Ja tutaj, żeby szybciutko Wam pokazać, jak się po prostu później idzie w odwrotną stronę, to skrócę sobie to, tak jakbym miała taką bardzo króciutką tą piętę zrobić. Tutaj zatrzymujemy się znowu. O, przepraszam, oczko jedno za daleko. Tak? Nie, dobrze. Tutaj oczko zdejmuję. Nitka jest w ten sposób zawinięta. Zdejmuję oczko prawe i robię dalej na prawo. Zrobię jeszcze jeden taki obrót i później już jak gdyby z powrotem, czyli to nie będzie taka pięta, tylko jak gdyby pokażę Wam to. Chodzi mi tylko o pokazanie po prostu innego sposobu przerabiania oczek skróconych, rzędów skróconych. Skupię się może na tym. Tutaj widać, ponieważ tu między nimi jest taka przerwa, więc widać zawsze, w jakim momencie jesteśmy, tak? To będzie to oczko, które będziemy przekładać, tak? Czyli przekładam, nitkę daję do przodu, przekładam sobie robótkę, zdejmuję to oczko, nitka idzie do przodu, ponieważ jest to lewa strona, i przerabiam. Też znowu staram się to robić w miarę ściśle, właśnie po to, żeby nie powstawały dziurki. Ok. Tutaj mam te dwa oczka, które już były zawinięte i teraz to oczko znowu zdejmuję. Nitka jest z przodu. Przekładam. Zdejmuję. Tu mam zawinięcie, tak? I nitka idzie do tyłu. I powiedzmy, że na tym momencie byśmy zakończyli i pokażę Wam teraz, jak tylko zebrać te oczka, robiąc piętę, aczkolwiek jak mówię, no tutaj powinnam zrobić tych oczek zawiniętych 6, czyli bardzo mocno sobie skracam, ale chodzi mi tylko po prostu o to, żeby pokazać Wam zasadę. Bo robi się dokładnie na tej samej zasadzie, co w pierwszej części filmu, czyli po prostu 6 oczek skróconych tu, 6 tu, 6 tutaj zostaje, no a później zaczynamy je zbierać. Powiedzmy, że już tutaj mamy ten moment, kiedy powinnam zacząć je zbierać. Mamy to zawinięcie i mamy pętelkę. Ja robię to w ten sposób, że wbijam się tutaj, to oczko, wbijam się tutaj, tak jakbym chciała normalnie przerobić oczko prawe, nakładam to sobie na drut i przerabiam oczko. I teraz chodzi o to, że muszę znowu mieć jakiś punkt zahaczenia, żeby nie było dziurek. Czyli znowu robię to samo, jakby na tym oczku, które już było oczkiem skróconym, znowu zdejmuję je, zawijam, czyli mam już w tym momencie dwa zawinięcia na tym jednym oczku. Przekładam nitkę i robię dalej na lewo. Dochodzę do tego momentu, gdzie mam oczko zawinięte.
czyli tutaj. I tutaj znowu patrzę sobie, gdzie mam to oczko zawinięte, tę nitkę, która mi tutaj przechodzi. Zakładam ją sobie na drut z tej strony. Biorę nitkę i przerabiam te dwa oczka, obydwa, na lewo. Troszeczkę sobie tutaj ściągam. I znowu nitka idzie do przodu, ponieważ będę zawijała to oczko, dociągając je sobie tutaj w miarę. I tutaj ta nitka mi zawija to oczko. Odwracam sobie robótkę. Czyli mam na tym oczku dwa zawinięcia. Zdejmuję to. I robię dalej na prawo. Teraz dochodzę do tego miejsca, gdzie mam te dwie nitki i robię dokładnie tak samo, jak za pierwszym razem. Tyle tylko, że tutaj muszę złapać za dwie nitki, a nie za jedną. Czyli biorę te dwie nitki, dołączam do nich tę, którą miałam na drucie i przerabiam je na prawo. Dociągam sobie. I znowu nitkę przekładam, zawijając to oczko. Ostatnie. Przekładam robótkę. Zdejmuję sobie to. Mam tutaj dwa zawinięcia w tym momencie. I robię do końca oczkami lewymi. Osobiście ja wolę te rzędy niemieckie, no bo są dla mnie takie łatwiejsze, prawdę mówiąc. No ale pokazuję Wam również taki sposób, tak czasami też robię. I znowu, tutaj mam dwie nitki, czyli mam jedną i tą drugą zawiniętą. Więc muszę złapać te dwie, obydwie, które były nawinięte na oczko, nałożyć je sobie tutaj na drut, łapiąc jednocześnie tą trzecią, to prawdziwe oczko. I przerabiam te oczka na lewo. Tak? Znowu zahaczam tak, żeby mieć podwójne to oczko. I przerabiam wszystkie. Tutaj to zdejmuję. Pierwsze. Mamy dwa nawinięcia. I przerabiam wszystkie na prawo. Jakaś nitka zahaczyła z poprzedniej. To już była pruta włóczka, więc tak może nie do końca pięknie. No dobrze. I tu znowu mam te dwa prawe. Nabieram je. Tak? Razem z tym. O, tutaj znowu mi się rozwarstwiła. Muszę to złapać dobrze. I przerabiam je na prawo. Tutaj już teraz nie mam o co się zahaczyć, tak? Bo to jest właśnie ten moment, kiedy przechodzę do następnego rzędu. Czyli wyciągam nitkę, już jestem z przodu, ale znowu, chcąc uniknąć dziurek, biorę sobie nitkę tutaj spod spodu, nakładam ją sobie na drut, i przerabiam te dwa oczka razem, tak żeby nie było tutaj dziurki. Robię dalej. Teraz już jestem z przodu skarpetki. O, i tu jest znowu oczko, które muszę przerobić z tym oczkiem z
pomiędzy, czyli nakładam sobie tutaj na drut, tak żeby się krzyżowało. O, w ten sposób. I przerabiam te oczka razem. I znowu jestem z tyłu, czyli napięcie. Tutaj mam te dwa oczka, które były nawinięte. Ale one były nawinięte tak, że były nawinięte z lewej strony, tak? A ja jestem z prawej. Nie przejmuję się tym. Po prostu biorę te dwie nitki, tak? Nakładam sobie razem z tą nitką, która tutaj była, i przerabiam je na prawo, dociągając. I robię dalej moją skarpetkę, już znowu robiąc naokoło. Przerobię to tylko na chwilkę do końca, żeby Wam pokazać, co z tego wyszło. Oczywiście to nie do końca przypomina w tej chwili piętę, no bo tak jak mówiłam, powinnam była zrobić ją głębszą, czyli na 6 oczek, a nie na 3, tak jak tutaj zrobiłam. No ale powiedzmy, że mniej więcej tak widać, że tutaj taki kształt też nam powstał. No tylko on jest oczywiście dużo, dużo płytszy, niż powinien. Wyciągnę tą żyłkę całkiem. O. Gdybyśmy sobie tak położyli to na płasko, tak? Powiedzmy, że już mamy skarpetkę gotową. No to tutaj mamy część tą palców, tutaj mamy część pięty. Tylko tak jak powiedziałam, ona jest za krótka. Efekt jest bardzo podobny do tego, co pokazywałam tymi rzędami niemieckimi. Kwestia wyboru, przećwiczenia, zobaczenia, co bardziej nam pasuje, który sposób. I zachęcam do poćwiczenia, zobaczenia właśnie, który Wam bardziej pasuje. Myślę, że jeden i drugi jest odpowiedni, w zależności też od grubości włóczki, od tego, co chcemy zrobić. Ja stosuję te dwa sposoby zamiennie, aczkolwiek, tak jak powiedziałam, wolę rzędy niemieckie. Jestem z powrotem. Mam nadzieję, że to, co zobaczyliście, to przede wszystkim, że skróciłam tak tę drugą część dotyczącą tych rzędów skróconych rapentarni, nie będzie dla Was no, jakąś taką przeszkodą do tego, żeby spróbować jednak zrobić samemu te skarpetki no, dopięte, bo później już się robi prosto i zamyka oczka. Jeżeli to Wam się spodobało, no to dla mnie to będzie ogromna przyjemność, zaszczyt, jeśli zostawicie po sobie jakiś ślad, komentarz. Te komentarze są dla mnie niesłychanie ważne, bo wiem wtedy, że pamiętacie o mnie, że zaglądacie, że to, co robię, jest przydatne. No, o to chodzi. Także mam nadzieję, że widzimy się niedługo, że nie każę Wam już tak długo na siebie czekać, ale uwierzcie mi, pomimo moich najszczerszych chęci, to czasami po prostu czasu na to wszystko brakuje. Do zobaczenia.